Dzień dobry, Katarzyna Urbańska. Witam w kolejnym odcinku programu Okiem byłej frankowiczki. A jako, że jestem byłą frankowiczką, chętnie w programie spotykam się z byłymi frankowiczami. Właśnie już z prawomocnym byłym frankowiczem mam przyjemność spotkać się dzisiaj. Moim gościem jest pan Bogdan Kogut. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam państwa. No właśnie, dotarło do pana, że już jest pan byłym frankowiczem? Nie do końca, jesteśmy typowymi Polakami, którzy jakby borykają się z taką sytuacją kredytową, jak większość Polaków w naszym kraju, rodaków, więc mając pierwszy raz przed sobą taką sytuację, że nie mamy kredytu i to takiego kredytu, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, jesteśmy dość zszokowani i jeszcze czasami się budzimy, że to był tylko sen i jeszcze się to nie stało. No dobra, to zanim przejdziemy do tego szczęśliwego finału, może zacznijmy od początku. Czy pamięta pan, jak trafił pan na ten produkt finansowy, na kredyt frankowy? Jak to się stało, że zdecydowaliście się państwo wziąć kredyt we franku? Tak naprawdę nie zdecydowaliśmy się wziąć kredytu we franku. Postanowiliśmy sprzedać mieszkanie, dokredytować się i kupić dom. To było nasze marzenie. Dzieci były już w wieku licealnym. Chcieliśmy po prostu zrobić zmianę i ona była w zasięgu naszej ręki, tak nam się przynajmniej wydawało. I wtedy po raz pierwszy zetknęliśmy się w banku z sytuacją, gdzie nam powiedziano, że niestety nie mamy zdolności kredytowej. Mimo, że mieliśmy wkład własny. Tak, tak. Mimo to, że mieliśmy wkład własny, to okazało się, i to jest dość spore mieszkanie, wydawało się, że nie powinno być żadnych problemów, jednak powiedziano nam, no niestety, tutaj z wyliczeń kalkulatora wynika, że niestety nie mają państwo zdolności kredytowej i bardzo nam przykro. No i potem jednym tchem, w jednym zdaniu była ta druga część tej rozmowy, w której nam powiedziała pani dyrektor w banku, ale jest pewna możliwość, jest taka szansa, że być może państwo by się kwalifikowali jako osoby, które dostaną kredyt we franku. I wtedy pierwszy raz usłyszałem o franku. Mm-hmm. Czy ktoś pana informował, państwa informował, na czym polega ten mechanizm, na czym polega kredyt we franku szwajcarskim, na czym polega jego atrakcyjność i dlaczego warto z niego skorzystać? Właściwie jedynym takim elementem, który miał świadczyć o atrakcyjności, była podobno niższa cena kredytu, raty, a właściwie to się nic nie zmieniało. Nie byliśmy informowani o dokładnym mechanizmie, jak to działa. Mhm. Czyli pan nie miał pojęcia, że tak naprawdę kredyt frankowy wiąże się nie tylko z wysokością raty, czyli że ta rata będzie niższa niż w złotówce, ale że tak naprawdę wpływa to na całość zobowiązania. Nie, absolutnie nie byliśmy tego świadomi. I dosyć długo po tym, jak już wzięliśmy kredyt, też nie byliśmy tego świadomi. No właśnie, to w którym momencie zorientował się pan, że coś nie gra, że coś musi być na rzeczy? My z żoną planowaliśmy, że ten kredyt, mimo że wzięliśmy go na dłuższy okres, że spłacimy go w ciągu 7-10 lat i po chyba 6 czy 7 latach zorientowaliśmy się, że tak naprawdę rata faktycznie jest dość stabilna, ona się wahała może między 50 a 100 zł miesięcznie, ale okazało się, że nasze saldo się powiększyło zamiast się pomniejszyć. I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, co się dzieje i wtedy zaczęliśmy czytać fora, informacje w internecie, zaczynało być głośno powoli w kraju o tym, poprzez różne obietnice, najczęściej przed wyborami parlamentarnymi czy prezydenckimi. I w ten sposób zaczęliśmy jakby pogłębiać naszą świadomość odnośnie tego, w jakim jesteśmy miejscu. No właśnie, zorientowaliście się, że tak naprawdę jesteście w jakiejś pętli kredytowej, prawda? Że spłacacie, spłacacie, a końca nie widać. Co więcej, saldo tego kredytu cały czas rośnie, a nie spada. No właśnie, jestem już oczywiście, będziemy o tym mówić po 12 latach spłacania kredytu, gdzie kredyt jest, saldo kredytu było wyższe niż 12 lat temu, mimo spłacanej raty. No powiem tak, myśl o tym, że dzieci przejmują nasz spadek po nas, pasywa i aktywa, że dzieci będą być może musiały to robić. Byliśmy w rozpaczy i właściwie czekaliśmy na jakiś cud. No właśnie, ale czy czuł się pan, nie wiem jak to określić inaczej, ale
nie wiem, nieświadomy, wkręcony w jakiś mechanizm, bo często jest tak, że obciąża się frankowiczów niewiedzą ekonomiczną. Czy pan się czuł taki właśnie totalnie zagubiony, totalnym laikiem, jeżeli chodzi o kredyty, że Boże, na co się zdecydowałem, czy nagle poczuł się pan po prostu oszukany? Nie, absolutnie nie czułem się zupełnie nieświadomy. Pracowałem troszeczkę w sektorze finansowym, szczególnie w ubezpieczeniach i nie tylko. Miałem jakieś, powiedzmy, podstawowe pojęcie na temat kredytów, tylko właściwie ta kwestia, że mamy w zasięgu ręki dom i że nie mamy zdolności kredytowej na złotówki. Potem dostajemy złotówki w takiej samej kwocie, tylko że w porównaniu z frankiem, i dyrektor do nas mówi, cytuję, pewnie pani to słyszała wielokrotnie, proszę pana, to jest najstabilniejsza waluta na świecie. Przez ostatnie 15 lat kurs się w ogóle nie zmieniał. Nie ma nic bardziej bezpiecznego, a jeszcze będzie pan miał niższą ratę. W ogóle nie ma żadnego ryzyka. No tak. Stąd też zdecydowaliśmy, no faktycznie znamy swój bank, znamy ludzi, którzy tam pracują. Co jakiś czas korzystaliśmy z różnych ofert. I w ten sposób powiedzieliśmy tak. Zresztą nie mieliśmy wyboru, bo to była jedyna możliwość, żeby dostać kredyt. No właśnie. Zdolność kredytowa nagle się cudownie jakby stworzyła. Rata naprawdę niewiele różniła się niż złotówka, a jednak tu mieliśmy zdolność kredytową, a tam nie. Więc naprawdę mogę powiedzieć, że czuję się oszukany. No właśnie, ten moment, w którym pan się poczuł oszukany, był takim momentem zwrotnym, że stwierdził pan, że no muszę coś z tym zrobić. Który to był moment? Pamięta pan sytuację, która tak pana strasznie zdenerwowała, że zdecydował pan się coś z tym zrobić? To był chyba gdzieś 2015, że zaczęliśmy się zastanawiać, jakie kroki podjąć, czy jakoś go spłacić, wziąć inny kredyt. No nie wiem, jakie inni ludzie mają szalone pomysły. My mieliśmy taki, żeby właśnie wziąć inny kredyt w złotówkach, spłacić go i po prostu spłacać potem. To był jeden z wariantów, ale także liczyliśmy naiwnie, że niektóre obietnice, które słyszymy w mediach, one poskutkują tym, że wprowadzone zostanie nowe prawo, że ktoś to rozliczy, że w jakiś sposób coś zostanie zmienione. No i zobaczył pan, że nic z tych obietnic nie będzie, nie ma sensu też brać kolejnego kredytu, no bo też nie wiadomo, na ile on wystarczy na pokrycie tego zobowiązania. Zdecydował się pan pozwać bank. No właśnie, dlaczego? W którym momencie, który to był rok? To był chyba 2017, o ile pamiętam, 2017 rok. Rok wcześniej przyglądałem się i czytałem dużo na ten temat. Też czytałem różne oferty i reklamy, szczególnie w internecie, różnych kancelarii, różnych firm, które się zajmują, jakby komunikują, że to są oszukańcze kredyty, że one są złe, że one wprowadziły Polaków właśnie w taką ruinę, w pętlę, w spiralę, nawet bym powiedział, i że należy coś z tym zrobić. Ja chyba ponad rok się wahałem, ale powoli zaczynamy rozglądać się za kancelarią, żeby spróbować to zrobić. Oczywiście nie sam, bo pewnie bym przegrał na pierwszym zakręcie, przy pierwszym piśmie, jakie otrzymaliśmy z banku za chwilę po pozwie, więc trzeba było wiedzieć, jak się tym zająć i kto ma nas reprezentować. Także rok czasu zajęło nam z żoną, potem była decyzja, żeby podjąć się walki z bankiem, i nie było to łatwe. 2017 rok nie był taki jak 2021. To prawda. Gdzie co chwilę mamy wygraną i wiele kancelarii to robi, jak również nasza wspaniała kancelaria, więc to było bardzo trudne wtedy podjąć taką decyzję. Liczyliśmy się z tym, że jest ryzyko, że no, może się to nie udać, chociaż oczywiście. Ale wtedy by pozostało po, prawda? Wtedy by pan był z tym, z czym pan startował, bo to była jedyna konsekwencja, więc czemu nie zaryzykować? Zaryzykowaliśmy i potem moja żona nie była do końca przekonana. Ja wiedziałem, że będziemy mieli wyższe saldo za kilka lat i wiedziałem, że nawet nie będzie taki, jak startowaliśmy z bankiem, już nigdy. Więc kiedy kurs franka został uwolniony tak konkretnie i kiedy to się zaczęło bardzo jakby dramatycznie i dynamicznie zmieniać, podjęliśmy tę decyzję i dalszą historię pani już zna.
Tak, no właśnie. A co pan słyszał na sali sądowej? Jak bank próbował zbić wasze argumenty, że umowa jest nieważna, że przecież są w niej klauzule abuzywne? Na pierwszej rozprawie byliśmy razem z żoną, odchorowała to niestety bardzo mocno. Trafiliśmy na taką konstrukcję pani sędzi i mecenasa z banku, gdzie weszły w grę, jakby to powiedzieć dobrze dla słuchaczy, weszły w grę jakieś osobiste opinie i osobiste wyobrażenia na temat Frankowiczów, a więc pod tytułem wiedziały gały, co brały, prawda? Tak, oczywiście tak pani przeszarżowała. Tak, ale że to jest nasza decyzja, nie czytaliśmy dobrze umów, wszystko jest w porządku, jesteśmy teraz zobligowani do tego, żeby to robić. Po prostu nie robi się tak, trzeba było nie brać tego kredytu, to jest nasza wina. Więc jakby takie rzeczy usłyszeliśmy. Na drugiej rozprawie było podobnie, z takim większym też atakiem na moją osobę ze strony mecenasa z banku. Więc było to trudne, byłem zaskoczony różnymi pytaniami. No i tyle powiem, że po prostu nie było żadnej przychylności ani takiej gotowości i zrozumienia, że jest to sytuacja, na którą nie byliśmy przygotowani i nie podpisywaliśmy takiej umowy, żeby być w takim miejscu. No właśnie, bo to jest trochę tak, że o nas, Frankowiczach, dzisiaj już szczęśliwie byłych, mówi się, że my po prostu chcieliśmy mieć tanie mieszkania, tanie kredyty i generalnie nam zależało na tym, żeby złapać, nachapać się, byle szybko, byle tanio. Trochę to tak nie było, prawda? Bo te umowy były kształtowane przez jedną stronę. My, pewnie pan, jak większość, jak 99,9% Frankowiczów, nie widzieliśmy tych umów, nie byliśmy w stanie się z nimi zapoznać, a oczekiwało się od nas pełnego zrozumienia ryzyka walutowego, konsekwencji wynikających z tego ryzyka walutowego, czegoś, na co nie byliśmy przygotowani, co więcej ubezpieczenia od tego ryzyka. Tymczasem banki zabezpieczyły się z każdej możliwej strony. Naszą hipoteką i ryzykiem kursowym, ubezpieczając te kredyty, prawda? Oprócz tego naszym płaceniem za ubezpieczenie tego kredytu, tak, który był po naszej stronie. Ja pamiętam jeszcze taką dość osobliwą sytuację, dlatego że kiedy już złożyliśmy te dokumenty i zostało nam oznaczone, że jest wielka szansa, że dostaniemy ten kredyt we frankach, proszę się uzbroić w cierpliwość i po miesiącu zbierania dokumentów, może nie całym, bo to oczywiście jeszcze wtedy, w 2017 roku, trzeba by było mieć jakby jakieś tam potwierdzenia z Urzędu Skarbowego, z ZUS-u o niezaleganiu itd., itd. Tych dokumentów było trochę więcej niż dzisiaj przy umowach kredytowych. I proszę sobie wyobrazić, że całe nasze dokumenty zniknęły i zginęły i musieliśmy to robić jeszcze raz. I to wywołało takie napięcie, że my składaliśmy naszą umowę chyba dzień w ostatnim roku, w przedostatnim dniu przed zmianą zdolności kredytowych, które wprowadzały banki z powodu recesji 2000, potem jeszcze, może nie, te recesji nie. Tak, w recesji w 2008 roku, bo wtedy zabraliśmy kredyt. Więc to było bardzo rozwojowe. Ja pamiętam, że wręcz na kolanie podpisywaliśmy umowę, bo tą drugą musieliśmy złożyć, drugie dokumenty. I to był jeden z ostatnich dni, pamiętam, był chyba czwartek, a w poniedziałek miały wejść nowe badanie zdolności kredytowych, nawet we frankach. Więc byliśmy mocno przestraszeni, już w ogóle nie zastanawialiśmy się nad tym. To podpisujecie? Tylko żeby zdążyć. Więc to było takie bardzo dziwne. Dzisiaj się zastanawiam, czy to była gra aktorska, trudno mi to ocenić, chociaż w banku, w którym miałem kredyt frankowy, oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że coś ginęło, trzeba było coś powtarzać czasami, ale to było bardzo skrajne. Pamiętam moje emocje, kiedy mieliśmy jakby czarny scenariusz przed oczyma, że nie dostaniemy nawet tego kredytu, bo za chwilę nie zdążymy złożyć dokumentów. Więc nie było mowy o czytaniu, było tylko to jednym tchem wypowiedziane zdanie. Fantastyczna, stabilna waluta ze stałym kursem od ponad 15 lat. Nie ma nic bezpieczniejszego. Niczego tak, państwo nie ma. Fantastycznej decyzji, że wzięliście państwo kredyt we franku. Tak. Właśnie, kredyt, który szybko stał się, jak rozmawialiśmy, dużym obciążeniem, to teraz porozmawiajmy o tych pozytywnych emocjach. Jak się pan czuł, słysząc w wyroku sądu drugiej instancji w apelacji
umowa jest nieważna, a bank musi zwrócić wpłacone pieniądze. Mnie zastała ta sytuacja, kiedy byłem na spotkaniu z klientem, więc nie mogłem od pana Kamila Chwiedusika odebrać telefonu. Moja rozprawa była pierwsza o 9, 7 grudnia, więc potem zobaczyłem, że było połączenie i oczywiście krótki SMS, bardzo taki w jednym czy w dwóch zdaniach, który mówił o tym, jaka jest nazwa sygnatury decyzji sądu apelacyjnego i że od razu prawomocnie została unieważniona nasza umowa. Ja to przeczytałem, odzwoniłem do Kamila, ale oczywiście już był na następnej rozprawie, nie mógł odebrać, więc przyjechałem do domu, moja żona siedziała przy pracy z komputerem, robiła swoje rzeczy. I ja powiedziałem, Gosia chce ci przeczytać SMS-a. I przeczytałem tego SMS-a i zaczęliśmy oboje płakać. Po prostu. No. I teraz, kiedy o tym mówię, mam dreszcze i różne emocje się nowe, na nowo się jakby budzą we mnie, dlatego że przebiegło nam przed oczami ostatnie 30 lat, a szczególnie ostatnie 12 lat z kredytem frankowym, bo wszystkie inne kredyty, które braliśmy, zawieraliśmy, jakoś, jak to my Polacy potrafimy, radziliśmy sobie z nimi, no ale nie z tym kredytem. Kiedy to przeczytałem, moja żona się rozpłakała, a ja oczywiście za nią, bo już nie mogłem tego też opanować. No niesamowite odczucie, że jest jednak nadzieja i szansa na to, że można walczyć o sprawiedliwość. No właśnie, taka sprawiedliwość, prawda? Bo ktoś państwu zabrał 12 lat życia, zabrał 12 lat takiej niezależności i odpowiedzialności za swoje życie. Pewnie wiele innych decyzji podjęlibyście państwo, gdyby nie to zobowiązanie we franku szwajcarskim, które na lata was zblokowały i mentalnie, i finansowo. Tak, oczywiście, zdecydowanie. Rata niestety niemała powodowała, po pierwsze, blokowała jakiekolwiek inne decyzje i działania polepszania sobie sytuacji życiowej, nazwijmy to tak, albo sięganie po jakieś inne marzenia, mniejsze czy większe. One były jakby ograniczone tym, że płacimy wysoką ratę co miesiąc i musimy mieć na spłatę. Jeszcze jesteśmy do tego takiego rodzaju ludźmi, tak zwane starsze pokolenie, ta szkoła, która mówi, że jeśli jestem coś winien, to przede wszystkim najpierw to płacę, nawet kiedy mam mieć pustą lodówkę. Więc no, jesteśmy w tym bardzo rzetelni i nigdy nam się nie zdarzyło spóźnić z ratą albo jej nie zapłacić, dlatego że uważamy, że to jest nasz obowiązek, bo podpisaliśmy umowę. No, szkoda, że z drugiej strony nie było takiego ukłonu, żeby rozwiązać taką sytuację jak nieuczciwy kredyt. Ale szczęśliwie udało się wam załatwić waszą sprawę na drodze postępowania sądowego. Czy z perspektywy czasu miał pan takie myśli, że żałuje decyzji albo że zrobiłby inaczej, mówi o pozwaniu banku? Czy będzie pan całą mocą przekonywał innych, że warto walczyć o swoje i o tą taką wolność ekonomiczną, która też daje wolność w życiu? Zdecydowanie, dlatego tutaj jestem, rozmawiamy. Właśnie z tego powodu, gdybym mógł mieć jakikolwiek minimalny wpływ na słuchacza, szczególnie frankowicza, to chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, prawie 800 tysięcy umów frankowych jest w Polsce. Z tego około 64 może tysięcy złożyło pozwy. I po prostu to są nieuczciwe umowy, to nawet nie są kredyty. I kiedy pomyślę o tym, że powiedzmy 100 tysięcy Polaków upomni się o sprawiedliwość, a te 700 tysięcy nie zrobi nic, myśląc, że zrobi to rząd, państwo, prezydent, to banki nic nie stracą. Nawet nie chodzi mi o to, żeby banki traciły. Chodzi mi o to, żeby jakby walczyć o swoją sprawiedliwość i o to, żeby się nie poddać, bo każdy, mam takich znajomych, którzy twierdzą, że a na pewno ktoś to załatwi odgórnie, globalnie. I ja wtedy próbuję mówić, niestety, jeśli się nie upomnisz, to zostanie twoja sprawa niedotknięta i będziesz całe życie płacić, spłacać i płakać. A więc zachęcam wszystkich państwa, którzy to słyszą. Pozew to jest prosta sprawa. Robią to fachowcy i profesjonaliści.
jesteśmy w dobrych rękach. Ja byłem w dobrych rękach i teraz mogę odcinać kupony, cieszyć się i zamykać tą sprawę bardzo trudnego, czarnego okresu w naszym życiu, w naszej rodzinie. Panie Bogdanie, bardzo się cieszę, jako była frankowiczka, ale też zaangażowana bardzo w społeczność życia bez kredytu, że udało się wreszcie zakończyć te trudne lata i wierzę, że teraz wszystko co najlepsze przed Wami i tego Państwu, Panu, żonie, Waszej rodzinie życzę i mam nadzieję, że nasz przykład będzie szedł dalej w świat do pozostałych frankowiczów i ta radość, którą się Pan z nami podzielił, będzie zarażała dalej, bo o to nam chodzi, żeby kolejne polskie rodziny, które są uwięzione w tych kajdanach takiego zobowiązania, takiej ekonomicznej niewoli, mogły coś z tym zrobić. Bardzo dziękuję Panu za nasze spotkanie. Dziękuję. Miło było Pana serdecznie. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Cieszymy się. I z tymi, którzy znowu też jakby pozwą bank, zdecydują się, przejdą tą barierę jakiegoś oporu i tego, co my mamy w Polsce, a nigdy się nic nie uda, nie ma szans, żeby ja, zwykły człowiek, mógł coś zrobić. To nieprawda, możemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.